Witam do Jawarki, to jest Cities Skylines. Dzisiaj zrobimy sobie, tylko tutaj dokończymy to miejsce, które skończyłem w ostatnim odcinku, że którego właśnie nie skończyłem, dlatego teraz będzie skończone. Zrobię też połączenie między tym rondem tutaj, a wydaje mi się, że tym miejscem już mam pewną koncepcję, jak to ładnie zrobić fajnie. Co może zająć trochę czasu, ale mam nadzieję, że mi wystarczy jeszcze czasu na tyle, żeby później zrobić sobie w tym miejscu ten taki, nie wiem, zakącik. Co ja z tymi słowami mam dzisiaj? Zakątek, kącik. Jedno z tych dwóch, a nie naraz, proszę. Zakątek taki właśnie cichy, jakąś taką wieś, coś takiego w tym miejscu tam, o. Ale najpierw to. Jeszcze też wydaje mi się, że można by było połączyć tę drogę z tą drogą jakoś. I chyba najpierw po prostu zaczniemy od tego, bo czemu nie? Tutaj trzeba tylko troszeczkę ten teren lekko podrównać. No lekko, przynajmniej będę miał zapas ziemi jakiś do wykorzystania później. Zawsze coś. Dobra, takie coś tutaj zrobimy. I ta droga stąd kawałeczek wylatuje i robimy przedłużkę tej. I tak. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś znaczna alternatywa dla ludzi, bo tutaj będzie prędkość dosyć niska, 40 na godzinę i taką zostawię. O, tego tu nie chciałem akurat usuwać. Czemu jak wybieram narzędzie te, to mi się nie usuwa burzenie? Kurde, już mówiłem to 10 milionów razy. I to nie jest dobry kąt, to byłby dobry kąt taki, o, powiedzmy. No, też nie jest doskonały, ale i z tym. Dobra, jest jakaś tam alternatywna droga w razie jakiejś kolizji, czy czegoś takiego, wypadku, czegokolwiek. Także tędy sobie też mogą jeździć. Mam nadzieję, że tu nie będzie nagle, nie będą nagle tędy wszyscy jeździli, bo tak jak mówiłem, prędkość jest niższa, więc ta droga jest mniej atrakcyjna, jeśli o takie rzeczy chodzi. No i co? Tutaj w tym miejscu ta czteropasmóweczka się będzie jakoś kończyła prawdopodobnie, po prostu gdzieś tak ni z głuchy, ni z pietruchy na przykład w tym miejscu. Tu będzie jedynie łącznik na przykład. Takie coś i tutaj jeszcze tak, żeby było ładnie równo. I w drugą stronę byśmy mogli pojechać, nie wiem, gdzieś do góry, ale chyba nie ma za bardzo takiego sensu. Chociaż jakbym zrobił stąd na przykład taki zawijaz gdzieś tutaj na przykład, coś takiego. To tak możemy zrobić. Dobra, tak zrobię, bo czemu nie? Mamy miejsce, mamy czas. Potrzeby może nie bardzo, ale może coś tego fajnego rzeczywiście wyjdzie. Dobra, tutaj w takim razie trzeba zacząć od przedłużenia troszeczkę tej wysokości, o. I to trzeba zrobić jakoś tak. Tutaj byłby kawałek mostu chyba. Dopiero wysokość następną mamy tutaj wziętą stąd, także tu będzie kawałek mostka takiego fajnego jakiegoś. I stąd sobie zjedziemy dopiero ładnie na dół. To będzie dosyć stromy zjazd, ale tutaj zrobimy jakąś serpentynkę, może taką niedużą czy coś. O, czemu nie? Dobra, stąd. I teraz stąd, tak? No dobra, to może troszeczkę być skomplikowane, żeby to ładnie zrobić. Tu zejdziemy trochę bardziej na dół może. Jakoś tak tędy. Kurczę, tutaj żeby taką serpentynkę fajną zrobić, to by było fajne. To jest teraz tak bardzo na szybko wyrównywane, nie wiem co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia nawet. Szczerze mówiąc. Tu jest trochę za stromo. Tu jakoś tak, tu jakoś tak. Teraz stąd tutaj troszeczkę wyrównamy, tutaj podjedziemy do góry, tutaj jest troszeczkę za wysoko. Już to trwa za długo, przepraszam bardzo. Wymyśliłem. Dobra. Teraz stąd, tak. Dobra, nie, ogarniemy to spokojnie, będzie ładnie. Tak, i tutaj teraz jest, kurczę, troszeczkę za łagodnie nawet. No ale dobra, tutaj jeszcze mamy też troszeczkę stąd do zebrania. No, dobra. Serpentynka powinna być ładna, już to nawet całkiem fajnie wygląda. Zrobimy jakoś tak, tu zrobimy jakoś tak. Jest to dość ładnie, dobra, powinno być ok. Powinno być ok, tylko to oczywiście z drogi takiej międzymiastowej by było. I zacznę chyba od zrobienia tego mostu tutaj, żeby już mieć jakieś pojęcie, jakby to wyglądało. I czemu na przykład właśnie, powiedzcie mi, czemu w takim miejscu mi się od razu nie zrobi most, tylko zrobi się takie coś? Nie rozumiem, naprawdę. Jak gra wie, że są dwa wierzchołki na podobnej wysokości i pod spodem nie ma takiej wysokości, jaką trzeba, to powinna rozkminić, że tutaj należy zrobić most. Na przykład też jeszcze most, który... Coś mi tutaj mignęło jakby dobrze prawie. O, teraz zadziałało, dobra, czyli czasami działa jednak. Okej, dobrze wiedzieć. Tutaj skrzyżowanko takie.
Ze światłami, tak? Mówicie, nie, zrobimy bez świateł raczej. Tutaj nie powinno być dużego ruchu. Bez świateł, wszystkie skręty raczej dozwolone. Póki co przynajmniej zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. I tutaj droga, moment, czemu mi się to... O, teraz się pojawiło dopiero. Dobra, tutaj taki łuk. Troszeczkę inaczej by to można było zrobić. Tutaj jedziemy w dół. Na razie wygląda bardzo dobrze. Tutaj będzie taki zarąbiście ostry zakręt, prawdopodobnie trochę zbyt ostry nawet, ale to tam. Dobra, tak, 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 tak. I ja bym chciał podłączyć tu i to może być trochę problematyczne, ale zaraz zobaczymy. Tak. No nie, to wygląda paskudnie trochę. Momencie. Już ktoś tam, już tu wjechał, jaki cheater, kurczę, skubany, no. Kurczę, no trzeba tutaj jednak patrzeć na to, co ludzie robią, jak jeżdżą. Dobra, spróbujemy jakoś tak zrobić, taki zawijasek. Gdzieś stamtąd, o, jak to by wyglądało. Trochę tutaj dziki podjazd jest, a tu znowu trochę zbyt łagodnie. Można by to jakoś w sumie wyprofilować jeszcze lepiej, ale dobra, na razie tak zostawię. Jeżeli coś wygląda głupio, ale działa, to nie jest głupie, tak już mówiłem parę razy też, także zostawimy takie coś. Nie spędzajmy tu już dużo więcej czasu, tu jeszcze trzeba zrobić przecież jakiś wjazd, zjazd i w ogóle. I to będzie nawet z tej drogi szersze, więc to będzie o tyle trochę bardziej skomplikowane nawet. Bardzo ciekawa koncepcja z mostem w tym miejscu, ale chyba sobie raczej darujemy. Tutaj raczej by to wypadało zrobić jakoś mniej więcej na równej wysokości. Tak, jest to na równym, no tak mniej więcej powiedzmy. I teraz jakoś by wypadało wyjechać tutaj na powierzchnię już. Tylko jakby to zrobić, żebym ja tutaj w ogóle coś widział, co tu się dzieje się. Nie widzę, co tu się dzieje się, także muszę kawałek podjechać chyba jeszcze na równym do przodu. Jakoś tak. I teraz dopiero wyjechać na zewnątrz. O! Powiedzcie, że to się teraz uda i będzie to w poziomie. Nie wiem, nie widzę. Jak zejdziemy trochę na przykład z page downem teraz, to będzie widać. O! Powiedzcie, że mi się udało. Idealnie się udało, dobra. I teraz tak. Tu jak pewnie ktoś już zauważył, jest troszeczkę nierówno, zbyt strome zbocze i te sprawy. Także tutaj z kolei znowu wyrównywanie będzie tutaj rzeczą, którą trzeba zrobić. Jedziemy gdzieś dotąd, tu będzie po prostu taki ostry dosyć zakręt. Ale wyjazd z tunelu i te sprawy, także załóżmy, że może być. Od tego tutaj nie chciałem tak zrobić. Tutaj stąd zjazd po prostu na dół, może troszeczkę łagodniej, troszeczkę większy ten pędzelek. No może trochę zbyt łagodnie teraz. Pięknie się teraz porozchodziły te linie. Teraz powinno być doskonale po prostu tu zrobić. Zakręcik taki. I o, zakręcik taki. Taka serpentynka, bardzo ładnie wyszło, mam nadzieję. Tak, zakręt jest taki trochę dosyć ostry, ale tu będzie jakieś ograniczenie do 30 czy coś i myślę, że da radę. Powinno być ok. Dobra, no to jest chyba wszystko, co w tym miejscu chciałem zrobić, chociaż jeszcze tu chyba ten pusty placek jakoś zaraz wypełnimy jeszcze miłością. Tutaj zrobimy, załóżmy na przykład, dawno nie robiłem takich chudych dróżek. O, tu zrobimy taką dróżkę, tu zrobimy taką dróżkę. I taką dróżkę na przykład. Byleby coś było. Tu jeszcze tak na przykład. I sobie coś tutaj zaznaczymy. Tu będą raczej po prostu, nie wiem, biura chyba w środku, bo nic innego nie mam pomysłu. Chociaż nie, zamiast biur wszędzie, no dobra, tak tu się już wybudowaliście, to niech macie. To niech mają. Jak tu się wybudowali, to niech mają. Jak tu się wybudowaliście, to miejcie, tak? Nie wiem. Mieszkajcie sobie. Tu będzie trochę wszystkiego, po prostu tak randomowo trochę porozmieszczane. Byleby się paski zgadzały. Okej, tutaj jeszcze też troszeczkę. Sam handel praktycznie, znowu jakieś biznes parki czy coś. Dobra, i tutaj też w tym miejscu trochę tego. I tak to zostawimy i lecimy sobie na wieś, której jeszcze tutaj nie ma. Powiecie, że tu jest na przykład żyzna gleba gdzieś, to by było jeszcze całkiem fajne. Uwaga... Jest las. Przemysł leśny mogę tu gdzieś upchać w sumie. To by mógł być nawet niezły pomysł. No ale przede wszystkim mieszkania jakieś. No i ogólnie po prostu zabudowa niskiej gęstości. I nawet chyba nie będę tutaj w ogóle modyfikował terenu. Tutaj są jakieś dziurwy i różne takie dziwne miejsca, rzeczy. Tutaj nic nie będzie.
Natomiast droga będzie szła po pierwsze tak. Główna droga taka przez całą tę wieś będzie powiedzmy jedna. Tu będzie prosta. A tu już tak nie do końca. Tutaj zrobimy jakiś taki zawijas. Żeby sobie ładnie to wchodziło w to miejsce. Trochę tutaj jest taka nierówność. Dobrze. To tutaj jednak troszeczkę ten teren ogarniemy. Myślę, że nikt nie będzie krzyczał, że tak ładnie tutaj teren jest zrobiony, a ja to wszystko psuję. Chyba wystarczy tutaj na przykład tym przejechać, tylko troszeczkę gwałtownie, jakby to działało. To wyrównywanie strasznie ślamazarnie działa. Naprawdę. Mogłoby być trochę lepsze. To z kolei działa ekspresowo i to mi się podoba. Dobra, coś w ten deseń. I teraz tak, tutaj jeszcze na wprost kawałek miałem pojechać i gdzieś stąd dopiero chyba skręcić. O, chyba się nawet udało. Dobra, jest podjazd pod górę trochę łagodniejszy, już tam jakaś służba drogowa chyba sobie pojechała pooglądać, jak sytuacja wygląda. I to, załóżmy, nawet by mogła być taka droga. Po prostu. Chociaż, czy ja wiem, to chyba nie ma sensu takie drogi tu robić. Czy od razu gruntową zrobić. Dobra, tu zrobimy od razu gruntową, najwyżej później je zamieni, jak się okaże, że ta wieś będzie trochę zbyt duża. Czy coś takiego. Tutaj gdzieś będzie, powiedzmy, jakieś główne skrzyżowando. I tutaj zrobimy takie odbicie trochę do góry. Tutaj gdzieś będzie w tym rejonie troszeczkę tego przemysłu drzewnego, leśnego. Będzie tak, będzie tak, będzie tak. No trochę tutaj stromo jest rzeczywiście. Trochę stromo, tylko jedna kratka przy drodze, także to trochę mało jest rzeczywiście. Rzeczywiście jest mało, rzeczywiście, rzeczywiście. Za dużo mówię rzeczywiście. Kurczę, rzeczywiście. Dobra, przepraszam, nie, przepraszam naprawdę. Co tu zrobić? Chyba już do góry... Nie, dobra, tu już jest naprawdę stromo, także to sobie olejemy. Będzie takie coś, będzie, nie wiem... Jakby tutaj to ogarnąć teraz jeszcze. Stąd może taka odnoga krótka, o! Dobra. Stąd i może jeszcze kawałek stąd, na przykład w tę stronę. O, tak, tak losowo bardzo porozmieszczane. Tutaj teraz jeszcze trzeba dzielnicę jakąś wyznaczyć, żeby tu był przemysł rzeczywiście leśny. Trochę tak mam na bas grane, bez za bardzo przyłożenia, ale trudno. I ops, lekkie lagsy. I tutaj troszeczkę tego przemysłu leśnego. Też tak, no mówię, no bez szaleństw jakoś. Dobra, tak, to też jakiś hałas generuje, więc tutaj raczej będzie troszeczkę, nie wiem, chociaż tutaj chciałem tylko w sumie domki robić. Dobra, to ta droga troszeczkę odbije w takim razie w drugą stronę. Ten przemysł leśny tam zostawimy w spokoju. Czy mieszkańców zostawimy w spokoju, przemysł leśny zrobimy trochę dalej. Dobra, tak. Tak, tutaj zrobimy na przykład takie coś w kształcie litery I. Takie rozdroże. Będziemy jechać sobie tutaj. Tu jeszcze zrobimy takie coś. Takie coś. Takie coś. Jak to wygląda? I tu jeszcze będzie taki drugi wjazd, zjazd, przejazd. I tutaj załóżmy, że kiedyś był... Już zrobić tutaj skrzyżowanie na tej serpentynce? Trochę się to dziwnie tu wygięło, nie. Olejemy to na razie. Jeszcze ja wiem. Dobra, tam zostawimy takie coś. Niech mają więcej możliwości. I tak nie będą raczej samochody zwykłe jeździć tędy przez to, bo tutaj prędkość jest 30, także... Dużo bardziej atrakcyjna jest 90, troszeczkę dalsza droga, ale tak minimalnie, ale przynajmniej równiej. Tu jeszcze nie ma wody, nie ma prądu, nie ma nic, ale to zaraz wszystko będzie ogarnięte. Tutaj w środku domki, jakiś minimalny handel może nawet zrobimy niskiej gęstości tutaj na środku. Ale tak to wszędzie domki. Tutaj, tutaj, tutaj mam nadzieję, że im tu hałas za bardzo nie będzie przeszkadzał, tutaj już przy tej drodze może nie. Tu jeszcze też na tej odnodze, tutaj jeszcze też trochę i tutaj jeszcze też trochę. Chociaż nie, tutaj akurat też już nie, bo jest już blisko tej głównej drogi, dobra. Tu będzie taka wiocha totalna. Oczywiście wodę jeszcze tu im trzeba dociągnąć, bo wiocha totalna, ale studni nie potrafią sobie ogarnąć przed domem. Dobra, jest woda. Prądu nie ma, prąd to chyba drutami już w takim miejscu, nie chce mi się za bardzo stawiać tych domków. Chociaż... Będzie na pewno ładniej to wyglądało. Dobra, to postawimy sobie takie rzeczy. Dobra, tutaj prąd. Zbyt strome zbocze, ale mogę postawić kawałeczek bliżej drogi. Też będzie dobrze. Tu się połączyło jakimś cudem. Tu się połączyło. Dobra, to nawet nie było tak dużo tego stawiania. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Dobra, tutaj jest. Tutaj jest.
I tutaj jest i już jest wszystko połączone prądem. Bardzo ładnie. I tych budyneczków nawet praktycznie nie widać. Także bardzo fajna sprawa z nimi jest. Dobra, i ta jedyna chyba rzecz, która będzie, to jeszcze remiza straży pożarnej. W takim miejscu jednak wypadałoby ją zrobić. Szczególnie, że przemysł leśny tutaj troszeczkę będzie generował duże zagrożenie. Jak się tak chyba działało. Policji nic, szkoły nic, tutaj nie będzie zupełnie nic, tylko taka turbowiocha. I nawet mogę zablokować tutaj budynki mieszkalne na pierwszym poziomie i handel też na pierwszym poziomie. Wszystko na pierwszym poziomie zablokuję. Może oprócz przemysłu. Przemysł niech tam se rośnie jakby chciał, chociaż on chyba nie może nawet się powiększyć, bo to jest tylko jednopoziomowe. Dobra, no to coś takiego. Okej. Czy ta wiocha w ogóle będzie miała mieszkańców? Nie, bo nie ma zapotrzebowania. Trzeba troszeczkę więcej handlu porobić. I prawdopodobnie jakoś zachęty takiej mieszkańcom, czyli jakieś tutaj w ogóle wody nie ma jakimś cudem, okej. Troszeczkę za krótką tę rurwę tam zrobiłem. To może nawet tak połączyć jeszcze, o. Jak ta droga się spisuje? Praktycznie zerowy ruch, ale jest droga, także fajnie mieć takie alternatywy właśnie, tak jak mówiłem. I tu już raczej nic więcej nie będę w środku dodawał. Tak to zostanie. Ewentualnie tutaj coś w tym rejonie, ale to może teraz zrobić? Chociaż dobra, możemy teraz zrobić. Nie wiem, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem tak na dobrą sprawę. Ale nieważne. Tutaj kawałeczek może nawet drogi. To nie, dobra, to chyba mnie była, ale ją usunąłem. Teraz też już usunę. Ona się tutaj nie zmieści. I tutaj bym mógł zrobić troszeczkę mieszkań na przykład niskiej gęstości. Co wy na to? Niskiej gęstości mieszkania. Najwyżej to potem zburzymy wszystko w pierony i zrobi się wysoką gęstość z powrotem. Ale raczej tutaj jest takie fajne miejsce akurat na takie domki mniejsze troszeczkę. Dla odmiany. Dobra, tak, tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Z tego tu w środku troszeczkę tutaj usuniemy, o. I jeszcze tu. No, coś takiego. Tu jeszcze może, o. Takie jedno miejsce tutaj usuniemy tak, żeby tam się nikt nie pobudował tak jak nie trzeba. O, w ten sposób piknie, może nawet jeszcze tak, o. A tutaj jeszcze tak, o. Dobra, tylko zapotrzebowania nie ma, więc nikt się tu na razie nie wybuduje, ale to szczegół jest naprawdę, to jest drobny szczególik. Co by tu jeszcze można zrobić w tym miejscu? Tu mam na razie miejsce właśnie na takie rzeczy jak, nie wiem, sewage treatment plant, czyli to od ścieku w ogóle, jak tam jest na razie ok. Prąd pomału trzeba będzie jakoś ogarniać, status spalania też jest ok, ale gdzieś centrum recyklingowe by się przydało kolejne. I wydaje mi się, że gdzieś w tym miejscu, nawet jakbym to zrobił gdzieś tutaj. Dobra, tu mam plan, dobra, robimy teraz, mam wizję. Jest koncepcja. Panowie, robimy, jest koncepcja. Dobra, to tutaj zrobimy taką odnogę gdzieś, takiej, taką z tej takiej cienkiej drogi. Bardzo ładnie, że się prosta przynajmniej zrobiła w miarę. Tutaj będzie centrum recyklingowe przy tym wszystkim. Centrum recyklingowe. To miejsce jest już zajęte. Nie mogę tego zrobić przy tej cienkiej drodze. No nieźle, to zrobimy to na takiej drodze. Ctrl A, proszę bardzo. Nie widziałem tu problemu naprawdę, żeby zrobić takie coś, więc czemu nie? To też bym mógł w sumie poszerzyć trochę jednak na taką inną drogę. To też tak zrobimy. O! Tak zrobimy. Może akurat bez tego tu jednego fragmentu, co? Takie, o! O, trochę lepiej to wygląda. Dobra, takie coś będzie. Tutaj robimy centrum recyklingowe. Teraz już mogę je zrobić, tylko teraz już bez anarchii, żebym nie zbudował tego w krematorium w środku. Okej. Okay. O, tutaj z wysokością widzę trochę się nakopało. Tak chcę wyburzyć. To jednak nie zbudowało się na dobrej wysokości wszędzie. Okej, okay, nie wiem co tu się stało. Tutaj teraz też jest już dziurwa, dobra. To troszeczkę to obniżymy wszystko, wyrównamy teren do, nie wiem, do wysokości takiej powiedzmy, o. Tu będzie dobrze, chociaż ja to chciałem właśnie na takiej górce zrobić, dobra, kistym to jednak trochę wyżej. Jeszcze wyżej. Tyle wyżej, dobra. Trochę przesadziłem teraz. Tyle wyżej. Żeby znowu nad morzem nie było jakichś klifów takich straszliwych. Dobra, tak. Teraz taka droga. Tutaj taki lekki łuczek zjeżdżamy na dół i tutaj już jest na wprost. O! Nawet fajnie, bo trochę tego klifu będzie mniej, chociaż z drugiej strony... Tak. I tutaj taki lekki zakręcik. Na trochę zbyt lekki się zrobił. Tak i tak.
O, i tutaj się zmieści ładnie centrum recyklingowe. Akurat taka podejrzana rura spod tego będzie wystawała, żeby tam nikt nie pomyślał, że tak mi ścieki wylewamy czy coś. Jest wszystko czyste jak łza. I w ogóle. Szkoda, że tych dróg nie mogę zmienić na coś innego. No nie, nie mogę, one są wbudowane w ten obiekt. Ale to najwyżej w tym miejscu zrobię po prostu kawałek takiej zwykłej. Chociaż on to się trochę poszerzyło tak kiepściutko, to wygląda teraz. To zrobiłbym coś takiego. Teraz jest z kolei zwężenie znowu. No to nie. Szkoda, że nie ma drogi, która jest po prostu asfaltowa taka. A nie jakiś beton po prostu. No ale cóż. Dobra, centrum recyklingowe jest, nawet działa i ma prąd i wodę z jakiegoś powodu. Nie wiem, jak to się stało, ale okej. I teraz tak, tutaj z tej strony to, czego ja nie lubię robić, czyli taka droga jednokierunkowa, bo one się nigdy nie chcą układać tak, jak należy. Już teraz akurat się udało, tylko że jest tutaj przerwa w środku, której mogłoby nie być, ale trudno tam. Dobra, i tutaj trochę to w dół schodzi, zaś w górę. Ale co tam, mogę trochę więcej tego terenu tam wyrównać. Byłoby lepiej. No ale dobra, centrum recyklingowe jedno jest. I ja tutaj chciałem zrobić teraz jakieś takie przedmieścia, bo tutaj mamy właśnie taki fajny motyw. Tutaj jeszcze bym zasadził jakieś palmy na przykład. Tutaj jakieś palemki, 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 gdzie są palemki? Te duże, czy te niskie? Te duże. Zasadzimy. Ciach, 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 ciach. Aha, moment, czekajcie, tu by można wykorzystać to, co ja ostatnio zauważyłem. Czyli to. Zonable Promenade. I tutaj taką promenadę bym chętnie zrobił. No, na przykład w tym miejscu by był wjazd na nią. Bardzo fajnie się poukładało. Nie wiem, po co tu światła w sumie są, ale okej. Na takiej odległości myślę, że wszystko by było. I gdzieś jeszcze tutaj. Dobra, tak mi się powinno udać to ładnie poukładać, dobra. Tutaj jest łuk taki, tutaj jest łuk taki. I to tyle. I tu jest taka piękna promenada. I między tą promenadą a tą drogą na dole byłyby wtedy palemki jakieś fajne. Takie jak tam właśnie powstały. Proszę tutaj, proszę tędy. Ciach, 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 ciach. Wydaje mi się, że tam jest trochę bardziej wąsko, chociaż to może być przez te różnice w terenie. A nie, bo ja tu chyba troszeczkę skopałem to skrzyżowanie za wcześnie. Odrobinę. A tutaj w ogóle tych świateł. Proszę mi te światła stąd wywalić. To jest jakiś dramat po prostu, żeby w takim miejscu były światła. Tutaj jeszcze mogłyby być. Mogą zostać. Tutaj też mogą zostać jak najbardziej. Chociaż tutaj akurat jest taki krótki odcinek, więc tu by mogło nie być tych świateł. Tutaj nie ma takiego ruchu z tego, co widzę, także tym światłom mówimy bajo. No i coś takiego. Jest piękna promenada, ścieżki rowerowe i te sprawy. I widzę, że nawet... O, ale ciekawe to rozwiązane, że pas jest... Tak jakby z tej strony. No i dobrze, i to są tylko właśnie pojazdy takie emergency i te sprawy, także powinno być dobrze i przy tym mogę budować, a tutaj bym mógł zbudować jakieś parki na przykład symboliczne czy coś w tym stylu. Na przykład taki kort tenisowy w tym miejscu. I tu mamy jeszcze boisko koszykarskie, o, takie dwa obiekty. I coś jeszcze może, nie wiem skąd to się wszystko wzięło, prawdopodobnie był po prostu update i ja tych rzeczy nie ogarniam. Tutaj zrobimy jakiś taki mój mały park na przykład jeden. I tak na razie zostawimy. To jakiś haszcze bym mógł jeszcze poddawać, ale na razie tak to zostawię, tak jak mówiłem już przed chwilką. I teraz tak, tutaj naprawdę by się przydało jakieś większe skrzyżowanie lepsze, tylko nie mam za bardzo pomysłu na nie. Bo tu jeszcze zaraz byłaby kolejna droga, bo tu chociaż tę kolejną drogę mogę przyczepić równie dobrze do tej... Nie, nie mogę, bo ta się tak ładnie wznosi, nie chcę tego zrąbać zaraz. Kurczę, fajna ta droga tam, tak między drzewami, tak łagodnie się pnie tam w góry. Kurde, zarąbiście to wyszło. Ale dobra, skąd ja teraz mam pociągnąć drogę do tych przedmieść tutaj? Po pierwsze, to muszę troszeczkę jednak wyrównać. To będzie też na tej wysokości, co... No kurde, jestem online i teraz mi ktoś spami, nie? Nie zablokuj gracza. Jak go usunąć ze znajomych? Moment. No nie mogę teraz nawet wejść w zakładkę znajomi. Lista znajomych. Tak, usuń. O, usuń, dobrze, usuń. Jest, dobra, proszę, proszę już się uspokoić. Proszę mnie nie brzdąkać już. I tak się to jeszcze będzie na ekranie pojawiało. Ciekawe, czy to widać teraz przy nagrywaniu, czy nie. Będzie widać, o kogo chodzi, kek. Dobra, ten teren musi być gdzieś na tej wysokości prawdopodobnie cały. Dobrze, że mam zapas ziemi tam z pewnych akcji ostatnio.
To gdzieś będzie na tej wysokości, tutaj wszystko ładniej. Nawet troszeczkę pogłębiam w paru miejscach teren, więc tej ziemi powinno mi wystarczyć na to, co teraz robię. Tak samo tutaj też troszeczkę wyrównamy teren. O, tutaj też, proszę bardzo, tak zrobimy. Tutaj też gdzieś aż dotąd. Tu gdzieś też aż dotąd i tu już zaraz zostawimy taką dzicz tam dalej, najwyżej później kiedyś coś się zrobi. I tu jest chyba w ogóle żyzna gleba, tak mi się coś wydaje, bo tutaj zbyt ładnie to wygląda wszystko. Tutaj przy tej promenadzie będzie takie zbocze ładne, tylko troszeczkę łagodniejsze je zaraz zrobimy, ale to wszystko w swoim czasie. Tutaj też trochę załagodzone i teraz tak, czy mogę to ładnie załagodzić, czy to narzędzie nie bardzo chce funkcjonować, tak jak powinno. A jakbym tym zrobił? O, takie ruchy tutaj działają w miarę. Dobra. No, proszę, proszę puścić tutaj to miejsce. Dobra, niech będzie tak. Troszeczkę to jest zbyt łagodne teraz. Dobra, to jeszcze trzeba tak troszeczkę to podnieść znowu. Nie chcę za bardzo, żeby tu były klify, tylko właśnie, żeby tu była trawka. O. O, 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 jakoś tak, jakoś tak. Tutaj też trochę klify się porobiły. Ale już jest pięknie wyrównane, dobra. I mamy piękny teren pod przedmieścia. I nie mam na nie czasu, także tym się zajmiemy w następnym odcinku. To by było na tyle dzisiaj. Jest teren przygotowany. Ile tutaj wody płynie? Ja pierniczę. Na pewno tu tyle wody było? To zaraz się przeleje w sumie. Chociaż, nie wiem, pewnie to było tyle wody, ja teraz panikuję. Chociaż wygląda na to, że tu jest dużo wody, nie wiem. Albo mam po prostu tryb turbo i tak mi to wygląda. Nie wiem, nie wiem, dobra, nieważne. To by było na tyle w tym odcinku. W następnym zajmiemy się tutaj tymi przedmieściami. Także dziękuję za oglądanie i na razie.